Benson, witam was w kolejnym odcinku Dakistan Life Revolution. W poprzednim odcinku zakończyłem jako taksówkarz, tak, ja to ten pan w turbanie. Ahoj wszystkim, którzy mnie oglądają. No cóż, pojeździłem trochę na tej taksóweczce, co sprawiło, że moje konto, stan mojego konta bankowego wzrósł do 169 tysięcy. Nie jest to dużo, ale jak na nubka, który jeździ taksówką, trochę zarobiłem. No i trzeba te pieniądze jakoś zainwestować. Aha, z tego miejsca jeszcze taka mała rada dla wszystkich, którzy będą grali. Dowiedziałem się, że jeśli zostawia się na tym serwerze samochód, że tak powiem, na samopas, no to po jakimś czasie one są odholowywane. Czyli po prostu znikają z tego miejsca, gdzie były. I to właśnie wam na mapie pokażę. Trafiają tutaj do miejsca zwanego Impound Lot. Podobno tamtę furkę za 1000 można odebrać. Czyli to moja biała Skoda, którą kiedyś jeździłem, która zniknęła z heroiną. Pewnie tam jest. Aczkolwiek to chyba można tylko odebrać do momentu kolejnego restartu serwera. Taki już nastąpił, także nie mam się co tu furę martwić, ale taka dobra rada na przyszłość. No i cóż, jesteśmy tutaj. 169 tysięcy. Mam w planie w przyszłości niedalekiej zacząć jeździć przez granicę, wydobywać platinium. To też wam na pewno pokażę w jednym z tych gameplay. Ale najpierw sobie kupię paszport takistański, żeby top granicę, w razie gdyby tam była policja. Na serwerze jest to coraz większy ruch, także będę tam często zatrzymywany, pewnie lepiej to robić na luzie. No i później ewentualnie podobno na stacji paliw gdzieś można... Aha, processing... Ring shop... Gdzieś tu znajdę... Chyba przy tej stacji benzynowej. Mogę kupić licencję, żeby zacząć wydobywać to platinium. Kupić sobie narzędzia i tak dalej. No ale najpierw zaznaczę sobie na mapie miejsce, gdzie mogę kupić paszport. Tam obok jest też... Aha, muszę pobrać pieniążki na samochód. To w tym dolnym okienku wpisujemy. Tu 22 Skoda kosztowała, wezmę 30 tysięcy, żeby za dużo przy sobie nie nosić. I zaraz jakąś furkę sobie sprawimy, aby tam dojechać. Równie dobrze mógłby to być rower, ale podejrzewam, że będę musiał jeszcze... trochę zarobić jako taksówkarz, żeby dokupić te narzędzia i tę umiejętność tam wydobywania czy coś. To w sumie sprawdzę razem z wami, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Że standardowo kupię sobie zieloną Skodę. Zostało mi 5,5 tysiąca. Przypominam, kontrol spacja, by otworzyć. Wsiadamy jako kierowca. Dwa razy Alt, żeby wyłączyć sterowanie myszką. Przynajmniej mi tak wygodniej. No i mamy już na mapie zaznaczone, wyjeżdżamy stąd. Zawsze można się rozejrzeć, jak jest większy ruch, to chronimy swoją furkę przed eksplozją. Zobaczę tylko, czy dobrze zmierzam. Tak, na skrzyżowaniu będę musiał w prawo i droga wolna. Zatem jedziemy wykupić ten paszport. Już będę na miejscu, będę musiał podbiec do ATM-u, czyli bankomatu. To ten komputerek właśnie, z którego korzystałem. No i tam pobiorę te... Może najpierw pojadę do tych paszportów, zobaczę ile to kosztuje, żeby nie latać niepotrzebnie w tu z powrotem. No tu nie spojrzałem, czy nic nie jedzie i mogła być kraksa. Policja gdyby to widziała, też mogłaby mnie zatrzymać, myślę. Coś tu piszą na czacie, że jakiś haker jest na serwerze. Na stronie widziałem radę, żeby po prostu w takim momencie się wylogować i poczekać, bo robię to z nimi porządek momentalnie. Ale... nie mam tak wiele, żeby tu jak stracę, to trudno. Dobrze, ja pojechałem. No chyba nie. No dobrze. Zagadałem się troszeczkę.
Mam nadzieję, że dźwięk z gry już jest nieco przyciszony, już lepiej to słychać wszystko. Zmierzamy na północ. Już mamy niecały kilometr do biura paszportowego, w którym wykupimy sobie paszport pakistański. To z kolei ułatwi nam przekraczanie granicy. Chociaż jak ostatnio tamtędy przejeżdżałem, to nawet nikogo nie było. Wtedy jest fart, no ale nie zawsze to się zdarza. Można też na dziko. Ale jak już zarobiłem uczciwie te pieniądze, to czemu nie zainwestować w paszport? Będę prawdziwym pakistańcem. Gdyż że ktoś by mnie zobaczył w tym turbanie, to wszystko jasne by było. W mieście można jeździć kół, co sprawi, że utrzymujemy stałą prędkość. To jest tempomat. No, jakieś fajne osiedle. Muzyczka gra. To jest okej. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Włączę silnik, wysiądę. No, popełniłem błąd podczas tej jazdy, nie. Nie zablokowałem samochodu. Dzień dobry pani. Czy ja wyglądam pani na pakistańca? Bo tak się stało, że nie mam jeszcze paszportu, a bardzo bym chciał przekroczyć granicę. Mogę u pani zakupić? Ile to kosztuje, się spytam. 85 tysięcy, równiusieńkie. No dobra. Kupa kasy. Ale trzeba będzie. I nasz Abelson Takinson. Jakiś alarm. Słyszę strzały, nie jest dobrze. Boję się. $85 000. Mam nadzieję, że ten bandyta, który to strzelał w międzyczasie, mnie nie dopadnie z tą kaską. No zobaczymy. ATM. $85 000. Submit. I lecimy jak najszybciej. Z powrotem. Mogłbym z buta w sumie, ale lubię wozić swoją pakistańską dupę moją zieloną Skodą. Wiecie co, nawet chyba jak zarobię jakieś pieniądze, to mam już sentyment do tego samochodu. Na taksówce spędziłem wiele godzin jeżdżąc i być może nie powala swoim designem, ale sprawuje się doskonale. No i nadeszła wiekopomna chwila, a tak oto Abelson stał się prawdziwym takistańcem. Takistan passport. Proszę pani, proszę, proszę dokumenciki. Get it away from the spawn! Co tu się dzieje? Słyszałem kogoś krzyczącego. A, nieważne. Mnie to nie dotyczy, jestem zwykłym taksówkarzem. O, jakiś gościu na motorze. A tu policjant. Nie widzicie? Prawdziwy takistański obywatel, nie ma co się martwić. Jest okej. Zobaczymy teraz pod dwójeczką. Tu nic nie ma, żebym miał paszport. Pod jedyneczką, coś tu jest. License, mam paszporcik, no i dobra. Teraz wypadałoby przejechać się na tą stację paliw i zobaczyć, co tam możemy kupić i za ile. Tyle, że ona jest tutaj, a w pobliżu, no będę miał tutaj blisko w razie czego do bankomatu, także po drodze sobie sprawdzę, ile to kosztuje. No i ciekawe. Czy będę mógł za te pieniądze, które mi zostały, choć niewiele mi zostało w sumie, zobaczyć, że jest tam world place, bo tu blisko
Może jeszcze jeden kurs na taksóweczce, co wy na to powiecie? Nie, ale jednak sprawdzę. Tyle, że jak dowiem się, że mnie nie stać, to będę musiał się wracać. No ale to już was tym nie będę męczył, sam się wrócę. Odpokutuję. Idziemy ze środeczka. Ta muzyczka nastraja pozytywnie. No ciekawe. Powiem szczerze, że właśnie chcę sam poznawać tą grę. Nie za bardzo tam się nie rozglądam po internecie, po jakichś poradach. Jednak to ma to do siebie, że właśnie teraz pojadę i zobaczę, że mnie nie stać, bo nie wiem ile to kosztuje. I się wrócę, no ale fajnie, może po drodze coś się przytrafi. A im więcej tu graczy, tym większe możliwości. Na czacie cały czas mówią coś o jakimś gościu, który siedzi w samochodzie i nie chce wyjść. Wzywają policję. Także spoko. Oczywiście to wszystko po angielsku. Można zawsze sobie poćwiczyć. Tu czyjś kład, jakiś skaczący, może zaraz wybuchnie, jakaś zasadzka czy coś. Jadę dalej. Jedzie następny. Jakiś zwykły cywilian. Ach, nie ma to jak zielona skodziana. Oj, prawie potruciłem rowerzystę. Hey, what the fuck are you doing? It's my job. Ach, prawie doszło do kraksy. Mam nadzieję, że ten rowerzysta mnie nie będzie szukał. Zejdziemy sobie tutaj. Zatankujemy. Lepiej jeździć z pełnym bakiem. Oczywiście za to płacimy, dlatego wziąłem ze sobą te 5000, które tam pozostało. No i posiądę na chwilę. I'm not 9 years old, you motherfucking piece of shit. Co oni tu się kłócą? Nie mogą żyć w pokoju. Mining equipment. No i możemy. Pickaxe to jest po prostu zwykły kilof, którym można kopać spokojnie platinium, ale to niżej jackhammer, jest droższe, więcej waży, ale szybciej to robimy. No ale ja pójdę po taniości, nie wiem czy jeszcze mi starczy, być może nawet kupię to od razu, byłoby miło, nawet mogę, bo jest tu niepodświetlone na czerwono, na ten mnie niestety nie stać, ale wezmę zwykły, spoko loko. Kupiłem. Zobaczmy czy jest. No jest. I teraz cała sprawa polega na tym. Mamy paszport. Mamy kilof. Zatem platinium. Nadchodzę. Zmierzamy właśnie do kopalni platyny. Z kilofem, paszportem. Aczkolwiek paszport nie był mi potrzebny. Tego nie nagrałem, ale przejście graniczne nie było strzeżone akurat. Przejechałem sobie na luzaczku 80 na godzinę. Przestałem już używać tego dopalacza przyspieszacza. Szybciej marnuje się paliwo. A po co mi to? Jeszcze 3 km do tego platinium, ale postanowiłem już nagrywać. Może tu jeszcze coś po drodze się wydarzy. Jeśli nie, to mniej więcej już przybliżę o co w tym chodzi. Otóż na mapie jest zaznaczone miejsce. W sumie ja sobie zaznaczę, bo ten marker to ja tylko tak dałem w przybliżeniu. Bo tak właściwie to tą drogą kierujemy się aż prawie do samego końca. To jest ta główna. Od przejścia tutaj granicznego, tędy. I mamy złoże platyny. I stojąc w tym białym okręgu, używamy po prostu kilofa, który mamy w ekwipunku. I uruchomi się animacja. Nasza postać zacznie wydobywać. No i możemy wydobyć tyle, ile zdołamy unieść. Później wyskoczy nam komunikat, że więcej się nie zmieści. Przyspieszę troszeczkę.
Oczywiście samochód się też tu przydaje, im większy, tym lepszy. Jednorazowo będziemy mogli więcej załadować i przewieźć. Ale na razie skodziana musi. Może parę kursów i właśnie kupię coś większego. Elegancko byłoby ciężarówkę platyny wieść, ale to pewnie napadliby mnie moment. Mam nadzieję, że ta seria się Wam spodoba. Powiem szczerze, że grając to czuję się na pełnym luzaczku. Na razie mi nic złego się nie przytrafiło, chociaż na pewno to na mnie czeka też. Ale bardzo fajnie się to prowadzi, takie stańskie, spokojne życie. Będę po kolei sobie testował te różne możliwości, zawody i tak dalej. Nie przyszedłem tu po to, żeby się zabijać, tylko żeby właśnie sprawdzić, jaką frajdę da mi ten. No, jakieś tutaj fortyfikowana miejscówka. Ale idziemy dalej. Tą drogę już pamiętam, jechałem tędy też po heroinę zbierać. To już wcześniej Wam opowiadałem. Ta historia nie skończyła się dla mnie dobrze. Przypadła mi fura ze 100 kilo heroiny. Resztę musiałem wyrzucić, żeby czasem mnie nie złapała policja. No i od tamtej pory właśnie stwierdziłem, że jednak pójdę tą legalną drogą, póki co przynajmniej. O, takie przypały, żeby tam tracić cały hajs od razu, to mnie nie bawią. Platynę sobie wykopię, zawiozę, sprzedam. Będzie ok, zero przypału. Nawet na przejściu granicznym, jakby widzieli, to policjanci to życzą mi miłej drogi, mam nadzieję. Chociaż też się może trafić jakiś skurczybyk, co tylko chce zaszkodzić. Ale jak w życiu, taki stan life, nic zadać, nic ująć. Piach, żwir, diamenty. Diamenty też w przyszłości na pewno zacznę. To później trzeba jeszcze szlifować i tak dalej, ale fajne będzie, będą zajaweczki. No i marker już nie zmieniłem w rezultacie, ale wiem, że do końca tej drogi muszę jechać, także już mam nadzieję niedaleko. Będę mógł Wam pokazać, jak to wydobyć. Liczę na to, że ci, którzy obejrzą filmik, złapią zajaweczkę, bo na tym serwerze naprawdę można fajne rzeczy wyczyniać i mam nadzieję, że też, jeśli ktokolwiek z Was dołączy do wspólnej tutaj zabawy, to nie narobicie wstydu na tym całkiem fajnym roleplayowym serwerze. Zbliżamy się chyba coraz bardziej. Już zerknę na mapę i sobie zaznaczę dokładnie punkt. Nikogo chyba nie ma, nie widzę żadnego samochodu ani nic, także wjadę sobie tam. No i pierwsza historyczna chwila przy złożu platyny. Dwójeczka, tak jak mówiłem, mamy tutaj ten kill-off, bierzemy use i on już nad tym pracuje, taka trochę drętwa animacja. Ale to oczywiście nam nie przeszkadza, bo możemy sobie wyobrazić, jak ten oto człowieczek w turbanie kopie tą platynę. Oczywiście platyna trafia do plecaka. I taki jeden plecaczek uzbieram. Resztą nie będę Was już katował, każdy może na własną rękę sobie tu pokopać. Nie jest to może jakieś wciągające, ale ta myśl o tym, że zarobisz niezłe sianko i coś fajnego sobie tam zakupisz, naprawdę daje zajawkę, żeby to kopać. Jak widać tu po 3, 8, o teraz jest już 0 platin. Może zmienię miejscówę. Zobaczymy. No coś nie mam więcej, czy co? No dobra, zobaczymy. Do bagażnika.
18 to jest 54 kilo, no to rzeczywiście. Pamiętajcie o tym, żeby jak już włożycie do bagażnika, zamknąć furkę, kontrol spacja. Niepotrzebne tutaj są żadne złe sytuacje, w którym ktoś podjedzie, okradnie na przykład. To też nie taka szybka opcja. No proszę, 10 platinium. To całkiem szybko się kopie, jeśli biorąc pod uwagę to, że ja tylko 18 mogę naraz przenieść. To 10-8 furka, 10-8 furka, no to nie tak źle. Tutaj wystarczy dopisać 8, cyk. Uuu, więcej nie mogę. Ale lipa. A, bo tylko 100 kilo może przewieźć. 18 to jest 54, no spróbujemy 10. To jest 30 kilo. To teraz mamy 28, to jeszcze spróbujemy ze 4. Teraz to nam daje 96, 1 waży, 4 ważą 12 kg, czyli 1 waży 3, to jeszcze jeden zmieścimy. O, w sumie tam jest napisane, ile to waży, także trochę to skrzaniłem. No i co, mamy furę zapełnioną do końca, także jeszcze trzeba sobie napełnić kieszenie. Nie zapominajcie o tym, zawsze dodatkowe platyna wpadnie. Słońce pomału zachodzi. Już teraz wiem, że ten cykl dnia i nocy jest tu nieco szybszy. Dokładnie nie wiem, nie sprawdzałem, ile tam na tym serwerze akurat jest. Ale to w ciągu tak dwóch godzinek czy trzech rozgrywki to kilka dni mija jednak. No i co, spróbujemy jeszcze raz. Ewentualnie jakby jakieś miejsce na to zostało. I będę kierował się z powrotem. Na mapie tylko pokażę wam jeszcze, gdzie dokładnie to się znajduje. Siądę, zamknę i wyjmę mapę na desce rozdzielczej. Miejsce, w którym, do którego musimy zawieźć to, jest... Gdzie to jest? Tutaj, resources. To jest taka niebieska kropeczka, od razu sobie z marker zaznaczę tutaj. No i jak wiadomo, jeśli nie chcemy ciągle blokować fury, no bo tutaj na takiej głównej drodze łatwo ktoś może podbiec i nam zakłosić tą platynę, polecam tutaj zajechać od tyłu. Tu zauważyłem, że jest jakaś uliczka i to jest też tam wejście, także śmiało można tędy wbić i sobie tą platynę parę razy przenieść, bo pamiętajmy o tym, że możemy naraz przenieść tylko 18 sztuk. Zbliżam się pomału do miejsca docelowego. W międzyczasie zapadła noc. Jadę bardzo długo od tej granicy. To było tam 8-9 km. Także ładną chwilkę by to zajęło. Widać, jest ciemno, jak tylko jest tylko gwiazdy i moja Skoda, a tak właściwie i lampy. No i na razie podróż przebiegła spokojnie. Mimo że tu słyszałem jakieś krzyki, to przejechałem obok. Jadę z taką ilością platyny, że nie będę się tu zatrzymywał, choćby ktoś miał tam ginąć. To nie tym razem, jeszcze nie czas na heroiczne postawy. Ja jestem biednym takistańcem, który chce wydostać się z życia jeżdżąc na taksówce. Ale ten pierwszy kurs platyny myślę, że będzie opłacalny. Gdzie to jeszcze 300 metrów. Tu już jest nieco jaśniej, jak widać. Miejscówka była oświetlona. To ja do tyłu już wyłączę światło. Słyszę jakiś Arabów. No to chyba NPC tak gadają. No i dobra, na razie jeszcze zamknę i zobaczę w ogóle. Panie!
Kupisz pan platynę. Widać, mamy na razie przy sobie tylko 3 kilo. Co? No dobra, sprzedam te 3 kilo. Nie wiem czemu tak. 1680. Aha, mogę sobie wybrać 16, 17, mogę sprzedać, 18 już nie, czyli 17 sztuk sprzedam, cyk. 28 tysięcy, także dobry deal. No i lecę po kolejne. Kontrol spacja T. Bierzemy 18 sztuk, bo tyle uniesiemy. W sumie można furę zamknąć. Trochę trzeba się nabiegać, ale kaska z tego, jak widać, jest całkiem nie najgorsza. 30 tysięcy, proszę bardzo. No, platynium jest warte 4 tysiące za sztukę. To naprawdę kupa siano. Zostało już tylko 15. No, jeśli byłaby opcja, to chętnie za te pieniądze zarobione ciężko kupiłbym większy samochód. To byłoby coś. Nie mam tylu, 15, czyli 45 kilo. Kolejne tysiące, zobaczmy ile mamy. Na sobie 86 tysięcy, no już jakąś furę by zmontował z tego. Dobra, teraz trzeba sprawdzić jeszcze gdzie tutaj. No to tam trzeba podjechać. Myślałem, że przejdę się tam z buta. Niebezpieczne. Światło oczywiście zapalimy. Kim był ten człowiek? Sorry. Całe pieniądze wrzucę na konto, żeby nikt mnie nie zajumał. Kurwa! Hey! Give me back my car! Hey you! Stop! Fucking taki stan shit. Skurczywyk, widzieliście to? Zajął mi furę, no i mój błąd. Kolejna nauczka, żeby sobie furę blokować. Nie będę go teraz gonił, nie mam jak. Napiszę na czacie. Police, my car was stolen. Tak nikt mi tu nie pomoże. Dobrze, że to kasy chociaż. Jeszcze można ostatnie spojrzenie na moją Skodę. Ktoś chce mnie rozjechać. Baje. Skurczybyk, no. Co będzie tak jeździł? Are you nuts or something? Will you give me my car back? Hey! What are you doing?
Ah, go to hell. It's not fun, man. Słabo gościa słyszę, coś tu gada mi, ale kurde. Cannot fire. Cannot fire. Say again, I don't hear you. Turn the engine off. Oh, much better. Why did you stole it? What are you up to? I just wanted to take them. I lost my four-wheeler over here. Say again, I don't hear you. Could you put your microphone volume up? What? Could you turn on your microphone much? Sorry dude, I can barely hear you. Yeah, got the same. Do you want a lift? Alright, pick up now. I turned up the volume for it. Cannot fire. Do you want me to lift you somewhere? Just a second. You just keep following this road and you'll get to it. Okay, now I know. Fasten your seat belts. Dobra, no to widzicie. Jestem z gościem. Poprosimy, żebym go podwiózł do safe zone. Czemu nie? Chętnie pomogę. So, did you say that someone stole your car? Coś nie odpowiada, mało rozmowny. Nie wiem, nie słyszymy się tu nawzajem, te samochody hałasują. Jednak nie jest to samo, co na TS-ie sobie pogadać ze znajomkami. Ale spróbuję jakoś tu się z nim dogadać. Jeszcze kilometr, także szybka podwózka. Dobrze, że mnie zajumał. Cel tego odcinka wykonany, platyna sprzedana, może nie w całości, a właśnie. No nie, w całości. Hajs odłożony, no tak. Zatem. Spoko. What are you doing here? Daily. Are you a drug smuggler or what? You just missed it. There was that left back there. Now I
get you a present too. I'll give you some money. Well, if you'd have went to the front, I could have given you the money. Okay. Here we go. What's, Abel? Alright, one second. Actually, I work as a taxi driver. Are you a businessman or what? Because you look like... I already sent you $2,000. Thanks. Yep. No i ciekawe, czy teraz koleżka mi nie odjedzie znowu moją furę, bo nie zablokowałem jej chyba znowu. My bad. Na światłach zostawiłem. 2000 nie za wiele mi dał. Ale cóż. Okay, so I will now back to work. See you. Mój angielski jest słaby, ale jakoś tam się z nim zawsze dogadałem. Także jest okej. Zobaczcie się, ta policja to tu u mnie za oknem, nikt mnie na razie nie ściga. Zastanawiam się tylko, co dalej począć. O, utraciłem sesję. Także to by było na tyle z tego odcineczka. Dzięki wielkie za oglądanie. Wspólną zabawę w grze Arma 2 Takistan Life Revolution. No i cóż, platyna sprzedana. Następne przygody. Już niebawem. Subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne odcinki. Do usłyszenia.